Cześć, witam w nowym nagraniu. W dzisiejszym materiale porozmawiamy o nowych przepisach Unii Europejskiej dotyczących budowy nowych domów jednorodzinnych, dotyczących klas energetycznych budynków. Sprawdzimy, jakie to będzie miało konsekwencje dla nas, osób, które już mają wybudowane domy i dla tych, które będą budowały domy w przyszłości. Sprawdzimy także, jak będzie wyglądała sytuacja z ogrzewaniem domu gazem i czy zostanie on zakazany. Oraz o tym, czy jesteśmy skazani na pompę ciepła i fotowoltaikę w przyszłości. Zapraszam na film. Zanim zaczniemy, to pod tym filmem w opisie masz listę narzędzi, z których korzystam i które serdecznie polecam, a także linki do sprzętu, którym nagrywam. Miłego oglądania. Zacznijmy od tego, że wszystkie te przepisy, o których będę mówił, nie są jeszcze na 100% pewne, nie są w 100% podpisane, trwają konsultacje i wszystko zmienia się dość dynamicznie, także weź to pod uwagę. Dlaczego w ogóle powstały te przepisy? Jak zapewne wiesz, Unia Europejska dąży do zeroemisyjności w 2050 roku. Tak zwane przepisy Fit for 55. I według Unii Europejskiej, według analityków, budynki odpowiadają aż za 40% łącznego zużycia energii w Unii Europejskiej. Unia w modernizacji budynków, w zmianie ich charakterystyki energetycznej widzi dużą szansę na możliwość poprawy. W związku z tym powstają różne przepisy mające na celu ujednolicić i sprawić, by nowo powstałe budynki były jak najmniej emisyjne, a nawet zeroemisyjne. Jak widzimy w tym artykule, budynki w Polsce zostaną podzielone na klasy energetyczne od A, A+, tak naprawdę powinno być, do G. Jak to będzie wyglądało? Będzie to wyglądało tak, jak mamy do czynienia do tej pory, gdy kupujemy lodówkę, zamrażarkę i tego typu różne urządzenia AGD, gdzie te urządzenia posiadają klasę energetyczną od A do G, nawet widzimy A++, G i tak dalej. I Ministerstwo Rozwoju i Technologii proponuje, by budynki również zostały objęte takimi oznaczeniami, niczym w etykiecie energetycznej, jak możemy tutaj przeczytać. Obecnie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku wyglądają w ten sposób. Jest to świadectwo charakterystyki energetycznej budynków. Mój komentarz do tego jest taki, że nigdzie tego świadectwa nie potrzebowałem, praktycznie nigdy go nie używałem. Jedyne, co było mi potrzebne, to przy oddaniu budynku do użytku musiałem wpisać, jakie zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną posiadał mój budynek. Tak jak widzimy na tym przykładzie, tutaj energia pierwotna wychodzi 85 kWh. Na metr kwadratowy na rok. I ja również musiałem wpisać podczas oddawania budynku takie dane. Nowe świadectwa będą wyglądały mniej więcej w ten sposób. I po co to wszystko? Gdy nasze budynki zostaną podzielone na takie klasy energetyczne, to będzie możliwość, jak tutaj pisze pani w tym artykule, namierzyć wampiry energetyczne, a po sklasyfikowaniu budynków będzie można te najmniej ocieplone, czyli klasę F i klasę G, sprowadzić do wyższej klasy B lub C, co mogłoby zmniejszyć ich zużycie energii o 90%, a także, jak tutaj jest napisane, natomiast sprowadzanie ich do klasy E zmniejszyłoby, już sprowadzenie ich do klasy E zmniejszyłoby wykorzystanie gazu i oleju opałowego o 31%. I według Instytutu Reform ponad 1 700 000 budynków nie ma żadnej izolacji cieplnej, a kolejnych 347 tysięcy ma bardzo niski standard ocieplenia. A jak widzimy, w Polsce jest 6,3 miliona domów jednorodzinnych, co by oznaczało, że aż 2 miliony domów jednorodzinnych będzie wymagało jakiejś modernizacji, jakiegoś ocieplenia, by uzyskać wyższą klasę energetyczną. Oczywiście mają być na to przygotowane jakieś środki, jakieś dotacje, co pomogłoby osobom, które posiadają takie domy, taką renowację przeprowadzić. Jak widzimy, wsparcie na inwestycje termomodernizacji ma pochodzić z programów unijnych, a po 2025 roku ze Społecznego Funduszu Klimatycznego. I mój komentarz do tego, w jaki sposób rząd zmusiłby osoby posiadające domy o klasie energetycznej F i G do ich modernizacji, bo jak wiemy, to ma być wsparcie, to nie ma być refundacja 100%, tylko ma być wsparcie. Więc te osoby jakąś część pieniędzy musiałyby samodzielnie wygospodarować. Z tego, co znalazłem jakieś informacje i słuchałem kilku wywiadów, to być może będzie to rozwiązanie, to jest oczywiście czysta spekulacja, poprzez to, że w zależności od tego, jaką klasę energetyczną będzie miał budynek, takie wysokie podatki będziesz płacił. Czyli osoby posiadające
najniższe klasy energetyczne będą płaciły wyższe podatki w porównaniu z osobami, które mają oczywiście wyższą klasę energetyczną, co zmusi te osoby do rozpoczęcia modernizacji budynków. Jeżeli te przepisy wejdą w życie i ponad 2 miliony domów jednorodzinnych będzie musiało zostać w jakiś sposób zmodernizowanych, czy to przez ocieplenie, czy zmianę systemu ogrzewania, to zobaczcie, ile to stworzy nowych miejsc pracy. To jest oczywiście ten pozytywny aspekt tego całego przedsięwzięcia, ale jakie to stworzy problemy, jakie stworzy to koszta dla osób, które będą chciały budować nowe budynki jednorodzinne. Mam tu na myśli to, że w tych latach, gdy taka modernizacja będzie przeprowadzana na takiej ilości domów jednorodzinnych, po pierwsze, nie będzie aż tylu firm, które będą wykonywały ocieplenia budynków. Po drugie, skoro będziemy potrzebowali tyle materiałów do ocieplenia budynków, patrz stropian i inne tego typu rzeczy, jakie będą ceny stropianów, skoro będzie na nie tak duży popyt wygenerowany przez państwo. Tak samo jeżeli chodzi o robociznę. Jeżeli firmy wykonujące ocieplenia budynków będą miały pracy aż po uszy, to będą mogły zawyżać ceny, zawyżać stawki. W związku z czym dla osób nowo budujących domy, a także dla tych, które modernizują, te koszta będą dość spore. Ale nie oszukujmy się, ocieplenie budynku czy termomodernizacja w przypadku domów nieocieplonych jest dość droga. Ja pamiętam, że mnie to kosztowało około 50 tysięcy złotych w nowo budowanym budynku w 2018 roku, a jak wiemy, do tego czasu te ceny są wyższe, więc będzie to powodowało dla wielu ludzi problem. Oczywiście, jeżeli te przepisy wejdą i w jakiś sposób rząd przekona ludzi do tego, że będą musieli ocieplać swoje budynki. I wróćmy jeszcze do klasy energetycznych budynków. Jakie jeszcze nowe przepisy w związku z tym wejdą? Gdy będziemy szukali domu jednorodzinnego, już wybudowanego, gotowego i będziemy chcieli go kupić z rynku wtórnego, to będzie on musiał, czyli to świadectwo klasy energetycznej będzie musiało być pokazane w ofercie sprzedaży, w związku z czym kupujący będą wiedzieli, na jakie koszty, w cudzysłowie, ogrzewania będą się decydować, kupując dany dom. I jak wiadomo, im wyższa klasa energetyczna budynku, tym budynek będzie droższy, a im niższa klasa energetyczna, to budynek będzie tańszy, z tego względu, że osoba kupująca budynek o klasie energetycznej G, F albo E będzie musiała się spodziewać, że w przyszłości czekają modernizacja tego budynku. W związku z czym będą wybierać nowocześniejsze budynki, bardziej ocieplone. Przez to ceny tych z niższą klasą energetyczną będą spadać, a tych z wyższą klasą energetyczną będą droższe. Celowo wszedłem teraz na stronę internetową holenderskiego maklera, że tak powiem, na którym jest budynek do sprzedania, dom, i w którym jest napisana klasa energetyczna, mamy klasę energetyczną B, oraz wszedłem na Autodom, czyli polski portal, na którym takich informacji nie znajdziemy. Zauważcie. Każda oferta domu, czy to z rynku wtórnego, czy nowo budowanego przez dewelopera, będzie musiała posiadać taki certyfikat klasy energetycznej i będzie on musiał być umieszczony w ofercie danej nieruchomości. I pojawienie się takiej klasy energetycznej w ofercie nieruchomości sprawi to, że im wyższa klasa energetyczna, tym budynek będzie prawdopodobnie chętnie wybierany przez kupującego, przez co ich ceny będą rosły, a budynki o niższej klasie, to co wspomniałem wcześniej, będą rzadziej wybierane, będą tańsze i będą w przyszłości prawdopodobnie wymagały modernizacji, przez co ich cena będzie spadać. I kolejna sprawa, pożegnanie z węglem, pożegnanie z gazem ziemnym. I wedle tej dyrektywy wypracowanej przez Unię Europejską, już od 2028 roku wszystkie nowo budowane budynki będą musiały być zeroemisyjne. To bardziej ambitne propozycje niż miało to miejsce wcześniej, bo uprzednio nowo wybudowane budynki miały być zeroemisyjne od 2030 roku, co w praktyce oznacza, że nie będziemy mogli instalować kotłów gazowych w nowo budowanych budynkach, a będziemy musieli mieć pompę ciepła i fotowoltaikę. I Unia Europejska w związku z wdrażaniem OZE w sektorze energetycznym szacuje, że aż 60 milionów pomp ciepła zostanie zainstalowanych do 2030 roku. W Polsce ta liczba w 2023 roku ma zbliżyć się do 200 tysięcy, a w 2027 do 300 tysięcy.
Oczywiście są tego plusy i minusy. Pompa ciepła to dobre rozwiązanie. Oczywiście wraz z fotowoltaiką kosztuje. Nie wiemy, jaki nowa dyrektywa będzie miała wpływ, jeżeli chodzi o pompy ciepła i fotowoltaikę, na ich cenę, z tego względu, że popyt na 60 milionów pomp ciepła może wygenerować dwie rzeczy. Albo powstaną nowe fabryki, które będą produkowały bardzo dużo systemów fotowoltaicznych oraz pomp ciepła, albo zwiększony popyt na te systemy spowoduje, że ich cena wzrośnie drastycznie. Ja jestem optymistą i myślę, że ceny pomp ciepła i fotowoltaiki raczej będą niższe z roku na rok i mam nadzieję, że tak zostanie. Jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałem poruszyć, która nie ma bezpośredniego wpływu na domy jednorodzinne, ale ma pośredni wpływ na nie, a mianowicie zmiany w przepisach dotyczących budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Jedną z nich jest odległość między blokami, a zaraz wytłumaczę, dlaczego tak jest. Chodzi o to, że odległość budynków od działki będzie wynosić 6 metrów, a nie 4, tak jak miało to miejsce. Ministerstwo Rozwoju i Technologii postanowiło walczyć, jak tutaj mamy w cudzysłowie, patodeweloperką, czyli że budynek jest koło budynku, co oczywiście w przyszłości będzie powodować ograniczenia w zabudowie i konieczności zachowania większych odległości od granicy działki. Kolejnym przepisem to zwiększenie minimalnego wymogu nasłonecznienia dla pokoi mieszkalnych do 3,5 godziny oraz ministerstwo postanowiło przyjrzeć się balkonom i tarasom, które pojawiają się w nowych budynkach. Rozwiązaniem ma być budowa balkonów, między którymi na odrębnej płycie będzie minimum 4 metry. Do czego te trzy przepisy doprowadzą? Dla osób, które będą mieszkały w takich blokach, oczywiście będzie to oznaczać większy komfort użytkowania takiego mieszkania w domu wielorodzinnym. To oczywiście na pierwszy rzut oka może być bardzo pozytywnym zjawiskiem, ale w związku z tym ceny mieszkań w nowo budowanych domach wielorodzinnych na pewno wzrosną, bo deweloperzy będą mogli postawić mniej mieszkań na danym terenie. Jeżeli odległość budynku od krańca działki będzie zwiększona o 2 metry, to będą potrzebowali większej działki na tą samą ilość mieszkań. Jeżeli współczynnik nasłonecznienia będzie musiał być większy, czyli te mieszkania będą musiały być większe, to będzie mniej mieszkań w budynku wielorodzinnym, bo te mieszkania będą musiały być większe. To samo dotyczy się, jak słuchałem specjalistów od tego typu zagadnienia, jeżeli balkony będą musiały być oddzielone minimum 4 metry od siebie, to te mieszkania także będą musiały być większe. Więc w takim domu wielorodzinnym w bloku będzie musiało być mniej mieszkań, większych mieszkań, co oczywiście wpłynie na ich finalną cenę. W związku z tym może pojawić się chęć budowania większej ilości domów jednorodzinnych zamiast kupna mieszkania w bloku. Jeżeli ich ceny będą rosły z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, to wiele osób może decydować się na budowę domów jednorodzinnych. A teraz postaram się podsumować te wszystkie przepisy, spiąć to w całość i co to tak naprawdę dla nas oznacza. No słuchajcie, przede wszystkim koszta. Jeżeli będziemy decydować się na budowę domu jednorodzinnego, to tak naprawdę zostało nam niewiele czasu, myślę 3-4 lata do 2027 roku, żeby móc wybudować taki dom jak chcemy, bo później będziemy zmuszeni wybudować taki dom, jaki chce Unia Europejska. Czyli jeżeli chcesz wybudować dom jednorodzinny, a nie chcesz mieć w nim rekuperacji, to jeszcze nie będziesz musiał tego robić. Jeżeli chcesz jakieś mniejsze materiały o mniejszym współczynniku wykorzystać, nie będziesz musiał jeszcze tego robić do 2028 roku. Jeżeli nie chcesz pompy ciepła i fotowoltaiki, co nie oszukujmy się, troszeczkę kosztuje, bo 70 tysięcy myślę, że to minimum, a biorąc pod uwagę to, że 90% domów jednorodzinnych budowanych w Polsce jest budowane na kredyt, to ten koszt fotowoltaiki i pompy ciepła jeszcze jest większy, to nie będziesz musiał tego robić. Jeżeli będziesz chciał zdecydować się na gaz w swoim domu, to będziesz to jeszcze mógł zrobić i weź pod uwagę to, że wcale nie będziesz musiał tego gazu zmieniać, jeżeli te przepisy wejdą, tylko będziesz mógł jeszcze używać tego gazu do czasu, kiedy nie zdecydujesz się na termomodernizację swojego domu, czyli prawdopodobnie 20-25 lat, czyli tak naprawdę praktycznie nigdy. Do tego czasu nie będziesz musiał najprawdopodobniej zmieniać tego kotła gazowego. Mówię najprawdopodobniej, dlatego że jest to i tak czyste źródło ogrzewania naszego domu. Jest bardzo niskoemisyjne, więc myślę, że do gazu przyczepią się na sam koniec. A jeżeli nawet będziesz miał te wszystkie rzeczy, o których powiedziałem, czyli brak rekuperacji, brak pompy ciepła, mniejsze jakieś współczynniki w swoim budynku,
to wcale nie klasyfikuje to Twojego budynku jako G albo E, z tego względu, że wszystkie nowo budowane budynki i tak wykorzystują dość dobre materiały, dość ciepłe materiały i myślę, że taka klasa energetyczna B czy C, tak jak w moim przypadku jest B, będzie wystarczająca na długie, długie lata. Także ostatnie lata, żeby budować tak jak chcemy, później będzie już tylko i wyłącznie drożej. Mam nadzieję, że ten materiał Ci się podobał, przydał, oszczędził czas. Jeżeli tak, daj łapkę w górę, napisz w komentarzu, co Ty sądzisz o tych wszystkich przepisach i o tym, co powiedziałem. Oczywiście te wszystkie komentarze na temat tych przepisów to tylko i wyłącznie moje zdanie. Ja uważam, że tak będzie. Nie musi tak być, dlatego że tam jeszcze rozmowy trwają, jeszcze prace nad tymi przepisami trwają, ale wszystko wskazuje na to, że będzie tak, jak powiedziałem. No dobra, nie przedłużając, dzięki, do zobaczenia następnym razem. Cześć! Jeżeli moja twórczość Ci się przydaje, podoba i chcesz się odwdzięczyć za wszystko, co robię i chcesz mi pomóc rozwijać ten kanał, to na pasku poniżej możesz kliknąć podziękuj i wysłać parę groszy na kawę. Dzięki, cześć!